Proszę Państwa, rośliny kapustne, broku i kalafiory, kapusty głowiaste w większości zostały już posadzone. Cykl nasadzeń tegorocznych został zakończony. Natomiast przed nami jeszcze sadzenie kapusty pekińskiej do gruntu. Co my możemy zrobić, żeby przeciwdziałać tym stresowym warunkom? No przede wszystkim idealnie by było, żeby móc podlać rośliny bezpośrednio po posadzeniu. Jest to moment absolutnie kluczowy dla dalszego wzrostu roślin i wiąże się z intensywnym również pobieraniem składników pokarmowych. Lepsze uwilgotnienie gleby to lepsze pobieranie składników. Nie bez znaczenia jest również tutaj zawartość substancji materii organicznej w glebie. Gleby bardziej zasobne dłużej wytrzymują, znoszą warunki bez wody, jak również więcej kumulują wody w glebie, oferują większą dostępność dla rośliny. Jest to kluczowe, abyśmy w ramach uprawy długoterminowo na przestrzeni lat budowali zawartość materii organicznej w glebie. Takim rozwiązaniem szybkiego zwiększenia materii organicznej jest stosowanie Solactive Evo, który zwiększa efektywność nawożenia mineralnego, jak również bardzo znacząco łagodzi skutki suszy glebowej. Jak również, co warto podkreślić, stymuluje rozwój korzeni i mikrobioty glebowej. Drugą taką metodą radzenia sobie z suszowymi warunkami w uprawie warzyw, jest stosowanie takich silnych antystresantów. Jednym z takich preparatów jest Super 5500, 50 który wykorzystywany jest w warunkach szybko zmieniających się warunków temperaturowych. Jest silnym antystresantem. Rekomendujemy zastosowanie go na plantacjach kapustnych czy też cebul, które w tym momencie bardzo mocno przeżywają stresy związane z niedoborami wody w dawce 1,5 litra na hektar.